Witajcie, witam Was serdecznie. W poprzednim odcinku Marcin wspominał, że dobrze wykonana według projektu instalacja fotowoltaiczna powinna nam się zwrócić w ciągu 7-8 lat. No, poważna deklaracja. Czy tak jest naprawdę? Od czego powinienem zacząć, kiedy chcę rozpocząć przygodę z fotowoltaiką? Jest on. Wchodzi tutaj. Całe na biało, rzekłbym. Cześć. Cześć Marcin, cześć. Cześć. Więc od czego zaczynamy? Co powinno się wydarzyć na samym początku? Zacznę od projektu. Okay. Nie masz projektu, nie wiesz co kupujesz. To jakbyś kupił auto z salonu, kupujesz, płacisz, wsiadasz, rozpędzasz się do 30 na godzinę i dalej nie idzie. Słuchaj. Wracasz do salonu, robisz awanturę, a oni mówią, panie Dominiku, tu nigdzie nie jest napisane, że ma jechać szybciej. Dobra, dedukuję, czyli w tym projekcie powinny zawrzeć się informacje precyzyjne, które mogą dać taką wiedzę, ile czego dostaniemy, kiedy zamontujemy sobie dany układ paneli na dachu, tak? Tak, bo jeżeli sumujemy sobie w tym równaniu kąt nachylenia dachu, umiejscowienie domu, na którą stronę świata jest połać ukierunkowana, to na końcu tego równania powinieneś dostać informację o tym, ile Twoja instalacja wyprodukuje nawet nie za rok, ale za 20 czy 25 lat. Czy taki projekt to standard w branży? Standardem w branży są wizualizacje, czyli tak naprawdę obrazki. A czy jest coś takiego, co pozwala się zaczepić, jakby uczepić się tego, że tyle prądu powinienem dostać z takich paneli? No to od tego właśnie jest projekt. Jeżeli masz to zapisane w projekcie, no to możesz to jakoś egzekwować. Jeżeli tego w projekcie nie ma, albo w ogóle nie ma projektu, no to jest Twój problem. Nie ma czego egzekwować. Tak. I tutaj jest haczyk, ja wbijam szpilę Marcinowi, a co w sytuacji, kiedy zaprojektowana, zaplanowana instalacja nie wygeneruje tyle prądu, ile jest w rzeczonym projekcie? A to już mówisz o gwarancji, o której porozmawiamy sobie następnym razem. A, dobra, czyli nie da się pociągnąć za język, stopiuję napięcię i bardzo mi się to podoba. Wiem coraz więcej, ale wciąż za mało. Dziękuję Ci bardzo, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.